Vlogmas. Dzień pierwszy! Jej! Hej! Co tam u was? Witamy was w pierwszym vlogmasie w tym roku i to jest nagrywany przeze mnie vlogmas po raz piąty. W sensie piąty rok z rzędu nagrywam vlogmasy i ja się tak strasznie cieszę, że w końcu już są vlogmasy. Widzicie, bluzeczka już świąteczna, te rogi też, także no. I jest godzina 12, coś tam, ale to tam nieważne i po prostu nie chcieliśmy nagrywać tak szybko vlogmasu, bo wiecie, te pierwsze filmy i tak zawsze są długie i tak nie chowaj się. Dlatego uznaliśmy, że nagramy sobie później, prawda? A teraz przejdziemy do otwierania kalendarzy adwentowych i powiem wam tak, czekaj, spokojnie, nie rób tak jeszcze. Słuchajcie, w tym roku mam 3 kalendarze adwentowe, plus dzisiaj pogadamy sobie z Siri, bo on coś do mnie gadał o kalendarzu adwentowym i nie jestem pewna, czy on nam coś przygotował, czy on tak sobie gadał, że zacznie się kalendarz adwentowy ogólnie. Także zaczynamy. Teraz do pierwszego, czyli z czekoladkami. Uwaga. Filip prezentuje kalendarz adwentowy z czekoladkami i położymy to tutaj. No i otwieraj. Nie, Filip, otworzy jedyneczkę. I co my tu mamy? Jakieś kółeczko, czyli mamy... O, łyżwę mamy. O, ostrzyło się. Dobra, mamy łyżwę. I teraz zjemy. Masz jeszcze? Ej, czy jest orzechowa? Smakuje trochę. Orzechami. Nie wiem. Chociaż ja orzechy teraz czuć. Pierwszy raz trafiłam na czekoladkę z orzechami w kalendarzu adwentowym. O ja, ale dziwnie. I uwaga. Drugi kalendarz adwentowy jest z herbatkami i ten kalendarz zamówiłam razem z mamą, bo widziałam na Instastory u Alexis Oli, że ona dała nam kod rabatowy. Pozdrawiamy ją serdecznie, jeżeli to będzie widziała. Nie będzie tego widziała pewnie, ale w każdym razie kod rabatowy był od niej na ten kalendarz i dlatego właśnie mamy też. Także teraz przejdziemy do innej części pokoju. Tutaj mamy właśnie ten kalendarz adwentowy z herbatkami, ale wam całego go nie pokażę. Nie pokażę wam go całego, bo tutaj widzicie, one są widoczne te herbatki. Nie zbliżaj. Nie zbliżaj. Także dzisiaj mamy 1 grudnia, czyli mamy tutaj, możesz teraz przyjść bliżej. Tutaj mamy 1 grudnia. I pierwsza herbatka, czyli jest to herbatka biała, poziomkowa z mandarynką. I tą herbatkę dzisiaj sobie właśnie zrobimy. I przejdziemy do kolejnego kalendarza adwentowego, ale się normalnie cieszę. Nie wiecie jak. Jesteś biała strasznie. Nawet o. Wiecie jak bardzo się cieszę, że już jest 1 grudnia, że mogę otwierać kalendarze adwentowe i w ogóle, że możemy już prowadzić serię vlogmas. Ogólnie jeszcze ogólnie posłuchajcie, Ola jak dzisiaj, nie wiem czy mi widać, Ola jak dzisiaj chciała ten sobie zmierzyć puls, jak bardzo się jarała świętami, to miała 107 pulsów. Nie wiem czy mnie było widać. Teraz ogólnie jeszcze tak jak wam mówiłam, coś tam Siri do mnie mówiło, także teraz zobaczymy. Hej Siri. Open Advent Calendar. I don't see an app called Advent Calendar. You could try searching the App Store. Open an Advent Calendar. I don't see an app called Advent Calendar. You could try searching the app. Whoa, you told me. Aha, YouTube mnie włączył. Hey Siri. Zobaczcie w jakim dresie jest Ola. You told me that I have to say open the calendar. The Advent Calendar. Nie zdążyłam. Hey Siri. You told me that I have to say open the Advent Calendar. Welcome to the first door on the first of the month.
The Christmas countdown has begun. I'm secretly counting the advent calendar doors in binary. Door 0001, door 0010, door 0011. Come on in. Tak więc ostatni mój kalendarz adwentowy jest to kalendarz internetowy. Pierwszy raz w ogóle mam coś takiego. Jest to książkowy kalendarz adwentowy. No i tak, teraz mamy zbliżenie właśnie na ten kalendarz. No i tak też otworzymy okienka. Ogólnie nie mam pojęcia, na czym to polega. Tu jest odkrywaj okienka i wygraj zestaw książek, także zobaczymy. Uwaga, uwaga, klikamy pierwsze okienko i... Może dwa razy. Nie, już ładuję. Uwaga, uwaga. Dzień pierwszy. Jane Harper. Susza. Kilka słów o książce. I co? Fragment hasła na dziś. K. Weź udział w konkursie i wygraj zestaw książek. W grudniu przygotowaliśmy nową zabawę w postaci odkrywania bla bla bla. Książką określił fragment hasła, co musicie zrobić, odgadnąć kolejne okienka, odkrywać umieszczone we wpisane litery, które będą razem tworzyły hasło. Prześlijcie je na adres oraz ze swoim imieniem, nazwiskiem, z odpowiedzią na pytanie, jaką książkę i dlaczego koniecznie chcesz przeczytać. Czemu w 2018 roku? To jest 2019. Co to mógłby być? Czyli przykro. Może nie odświeżyli, czy co? Nie wiem. To dobrze ustawia się ostrość. Bardzo dobrze. Hej. Nie będziemy się witać za każdym razem, sorry. No, jest 14:08 i... Filip będzie mi tłumaczył matmę. Ten gość będzie tłumaczył jej matematykę. Tak. No ja mam 3 grudnia sprawdzian. I może później poszukamy innego kalendarza internetowego. Ola ogólnie bardzo się zawiodła, bo wyszło, że ten kalendarz internetowy jest na 2018 rok. Nie wiem, czy czasem nawet nie na 2017, bo tam chyba było do stycznia 2018. Coś tak mi się kojarzy. Także teraz będziemy się uczyć matmy. Mhm. Nie, wcale się nie cieszę. Ja tam się cieszę. Nie. Ale wracając, to mamy w planach dzisiaj, uwaga, uwaga. Tam dara dam dam dam. Co robić? Dekorować pokój! O nie! Jej! Będziemy dekorować pokój na święta, ale najpierw tutaj trzeba trochę ogarnąć, w sensie pozbierać te rzeczy i odkurzyć. I wtedy będziemy mogli dekorować. Mhm. I znaleźć tą moją kulę, tą masę taką, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ona jest. Kiedyś zawsze była tam, a teraz jej nie ma. Dobrze, tego nie widziałaś. A zobaczę, jak będę montować. Musimy iść na dwór, bo będę robiła kalendarz adwentowy dla mojego pieska, czyli dla Kukisia. I potrzebujemy patyków. I nie, w jego kalendarzu adwentowym nie będzie patyków, w sensie, że jakiegoś dnia dostanie patyka. Ale no zobaczycie, jak to będzie wyglądać. I bawcie do mnie pisała, że już zrobiła te takie fajne woreczki. Także pokażę wam... Jutro może? A w vlogu? I teraz zaczynam vlogmasa. I teraz zaczynam vlogmasa. Ja się cieszę. I ogólnie dzisiaj oglądaliśmy jednego vlogmasa rano. Oglądaliśmy u Alexis Oli vlogmasa pierwszego. Ola oglądała u Alexis Oli. No tak. Że dzisiaj Ola nie zjadła obiadu do końca. Nie zjadła mięsa. Zjadłam do końca. Nie wierzę. Zjadłam. Dzisiaj była premiera mojego filmu pierwszego świątecznego, czyli świąteczny, tak. I on był wstawiony dzisiaj, żebyście nie zostali z niczym 1 grudnia. Bo wiecie, ten vlog będzie jutro i w ogóle się tak cieszę na te vlogmasy. Wiem, że grudzień to będzie po prostu tak zawalony, że... Będzie źle. Będzie dużo vlogmasów, dużo nagrywania, dużo montowania i dużo nauki. No właśnie nauki, i dlatego... Bo jest koniec pierwszego semestru. Dobra, także słuchajcie, zrobiliśmy sobie przerwę małą od matmy i będziemy próbować pierwszą herbatkę. A pierwsza herbatka, tak jak już wam mówiłam, jest to herbata biała, poziomkowa z mandarynką. I już je zaparzyłam.
dla siebie i Filipa. To jest moja herbata. Tak, to jest twoja. I powiem wam na razie tyle, że jak się parzy dwie z tej samej tej, już się kolor trochę różni i zapachu też. Na przykład ta Filipa, ona zapach czuć tutaj poziomki, mandarynki to jest tak słabo, ale poziomkę tam czuć. A znowu moja to chyba. No bo to się tak na herbata. To się na herbata na jeden kubek, a Ola chciała na trzy kubki. Ale moja to jak woda, nie wiem, może jakbym zostawiła jeszcze dłużej, to by cokolwiek było. W każdym razie no na razie to tak nie. No i teraz przejdziemy do smaku. Taka, no taka średnia. Ja tam muszę mieć dużo cukru. Ale wiecie co? Pomimo tego, że jego herbata ma lepszy kolor i lepiej pachnie, one smakują podobnie, tylko że twoja jest słodka, bo ty masz trochę miodu. I tak, poza tym, to smakują podobnie. Moja jest gorzka. Mdła taka. A moja ale... jest lepsza, dlatego ja polecam Olenia. Jego wcale nie jest lepsza, tyle że on ma posłodzoną, a on lubi słodkie herbaty, nie pije gorzkich herbat. Dlatego on się nie zna. Ale ogólnie ja stwierdzam, że smakują tak samo, tylko że on ma słodką, a ja nie. Mhm. Nie, ogólnie najlepsza była herbata, co wczoraj piłem. Plus u mnie czuć jeszcze wodę. Bo powinny się zaparzyć pewnie jeszcze dłużej, jak chciałabym tak. W każdym razie, jak próbuję tą herbatę Filipa. Nie, i tak stwierdzam, ona nie trafi do moich ulubionych. Jest taka, powiem, że średnia. No... W każdym razie coś muszę sobie przegryźć. Miałem ochotę na tamtą. A nie, ty jeszcze nagrywasz? Tak. No więc mi osobiście ta herbata nie smakuje i nie dam jej do moich ulubionych. Zaraz ją oznaczymy na czerwono, bo mi nie smakuje. A ty jak oceniasz swoją herbatkę? Średnio. Wypiłbyś ją drugi raz? Nie. No, czyli też... Nie, żeby nie było niczego innego, to bym to wypił. Niczego innego, a jakbyś miał wybór? A na pewno nie ta. No ja też nie, także już robimy na czerwono, pewnie to się zmyje albo coś. Zobaczcie, czerwone. Teraz wracamy do powtórki z matmy. Ostre supy, szybko. Musimy trochę ogarnąć pokój na dwór, już nie pójdziemy po te patyki, bo już jest zbyt ciemno, tak. Grudzień i szybko się robi ciemno, ura. Jest 18.01 i już w pokoju nie będziemy dekorować. I w ogóle tak szybko minął ten dzień, w ogóle ten cały weekend, tak szybko. No dopiero był piątek, zaczynał się właśnie weekend. A teraz już jest niedziela, wieczór i jutro do szkoły znów 8 lekcji. Ja mam w poniedziałki 8 lekcji, to jest bardzo dużo. No, także już dzisiaj nie będziemy dekorować, bo już nam się nie chce, bo jest późno. No, a z tego co robiliśmy, to że dokończyliśmy powtarzać matmę i posiedzieliśmy sobie z Kukisiem. Thank you.
Jest 22:40 i chciałam wam powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Prawda, Karmelcia? Chciałam wam powiedzieć na temat kartek świątecznych, które tak jak w zeszłym roku i 2 lata temu będę do was wysyłać. Tutaj mam taką właśnie przykładową i tak jak w zeszłym roku karteczki wysyłam osobom, które subskrybują mój kanał i wyślą mi swój adres na mojego maila, który pojawi się wam tutaj. Także jeśli jesteś subskrybentem kanału, to możesz do mnie napisać na mojego maila, a jeśli nie jesteś, a chcesz dostać kartkę, to musisz zasubskrybować kanał, no i też wysłać mi adres na mojego maila. Tutaj jest akurat jedna przykładowa, aha, i zapomniałam wspomnieć, te karteczki robię sama. Prawda, Karmelcia? No i to już by było wszystko w dzisiejszym vlogu. Chodź, też się pożegnę. To już by było wszystko w dzisiejszym vlogu. Mamy nadzieję, że wam się podobał. No i widzimy się już jutro w kolejnym. Aha, no i oczywiście jeśli vlog wam się podobał, dodajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, jeśli jesteście tu po raz pierwszy. My się będziemy bardzo cieszyć. Karmelcie to już w ogóle będzie w niebo wzięty. Filip też się będzie cieszył. Do zobaczenia jutro. Karmelciu. Nie w lampę. Chodź. To ja, Karmelcio. Pozdrawiam cały kanał. Aleksia i ty.